Miesiąc przed ślubem to już ostatnia prosta. I ostatni moment, żebyście ogarnęli wszystko to, co do tej pory nie załatwione. Czas dopiąć szczegóły. Na początek przypominam, lajkujcie, subskrybujcie i naciskajcie dzwoneczek tak, żeby nic Wam nie umknęło. A teraz przechodzimy do sedna sprawy. Miesiąc przed ślubem to czas, w którym powinniśmy pomyśleć o kwiatach. Ale o kwiatach już mówiłam w poprzednim filmiku. Teraz należy spotkać się z wybraną wcześniej florystką i omówić wszystkie szczegóły dekoracji kwiatowych. Ustalcie, jakich kwiatów użyjecie, w jakim kolorze i w jakich ilościach. Kolejny bardzo ważny temat to przymiarki. Wasza suknia zapewne dotarła już do salonu i jest gotowa na pierwszą przymiarkę. Zwróćcie uwagę na to, żeby suknia została idealnie do Was dopasowana. Nie popełniajcie moich błędów i nie ściskajcie się za mocno, ale też nie pozwólcie sobie na zbyt duże luzy. Na tę przymiarkę warto zabrać ze sobą buty, ponieważ suknia zostanie idealnie długością do nich dopasowana. Nie zapominajcie o ostatniej przymiarce, która powinna odbyć się kilka dni do tygodnia przed ślubem, na wypadek ewentualnych wahnięć wagi. Jeżeli na przykład odrobinę schudniecie ze stresu, żebyście nie wyglądały tak jak Meghan Markle w za dużej sukni. Ważny temat. Koszyczek ratunkowy. Wcześniej już mówiłam Wam o tych koszyczkach, możecie również o nich poczytać u mnie na blogu. Pamiętajcie, żeby koszyczek stylem pasował do Waszego wesela. Nie zostawiajcie zakupu takich drobiazgów na ostatni moment. Czas na coś miłego dla przyszłej panny młodej i przyszłego pana młodego. Czas na wieczory kawalerskie i panieńskie. Warto naprowadzić swoich świadków na to, w jaki sposób chcielibyście ten wieczór spędzić. Tak, żeby nie było nietrafionych niespodzianek. Taki wieczór bądź dzień nie powinien odbyć się bezpośrednio przed ślubem, bo będziecie po nim wykończeni. Miesiąc przed ślubem musicie podjąć jeszcze kilka decyzji. Czas na decyzje związane z prezentami. O tyle, o ile upominki dla gości nie są obowiązkowe, tak prezenty dla rodziców i ewentualnie świadków to prawdziwe weselne must have. Postarajcie się, żeby prezent dla rodziców był spersonalizowany i upewnijcie się, że to, co dla nich przygotowaliście, faktycznie sprawi im radość. Jeżeli chodzi o upominki dla gości, to mają być jedynie drobiazgi, które nie zrujnują Waszego budżetu i sprawią, że goście po powrocie z Waszego wesela będą ciepło ten moment wspominać. Jestem przekonana, że jeżeli przeszliście ze mną przez wszystkie etapy planowania ślubu i wesela, to ten Wasz najważniejszy dzień będzie po prostu idealny. Jeżeli macie ochotę, to zostawiajcie komentarze poniżej. Żegnam się z Wami. Pa!